Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Kto się wywyższa, będzie poniżony, kto się uniża, będzie wywyższony. Te słowa Pan Jezus wypowiedział, idąc do Jerozolimy. Idąc do Jerozolimy, trzeba było pokonywać drogę pod górę. I tam jest też taka góra Golgota. Na tej górze Pan Jezus został wywyższony w swoim poniżeniu, największym upodleniu, największym upokorzeniu. To jest Jego tron, to jest Król. I Pan Jezus zaprasza nas na taką drogę. Przychodząc na każdą mszę świętą, stajemy pod krzyżem. Razem z Maryją, z apostołem Janem, z innymi. I ważne, żeby sobie tak uświadomić, że to nasze grzechy, to moje grzechy przybiły Chrystusa do krzyża. Warto tak rozpoczynać modlitwę, kiedy jesteśmy w świątyni. Pan Jezus w tej przypowieści wcale nie pochwala życia celnika, a gani pobożność faryzeusza i jego dobre uczynki. Nie. Tylko chcę pokazać, że jest pewne niebezpieczeństwo w takim skoncentrowaniu się na tym, co ja dobrze zrobiłem. I nie dostrzegać wtedy, porównując się z gorszymi od siebie, swoich własnych błędów i grzechów. Nie ma człowieka, który mógłby powiedzieć: ja nie grzeszę. Nie. Możesz powiedzieć: ja nie widzę grzechów swoich. Łatwo mi jest zobaczyć grzechy cudze u innych ludzi, ale u siebie nie umiem. I to jest prawda. Tak może być. Bo człowiek sprawiedliwy, pobożny, który wykonuje wszystkie przykazania, który pości 2 razy w tygodniu, daje na świątynię wszystkiego, co nabywa, 10, daje więcej niż inni. Może tak to być dla niego ważne, tak dostrzegać w tym wszystkim swoje zasługi i w tym momencie patrzeć na tych, którzy tego nie robią, z jakąś formą wyższości. I tu jest niebezpieczeństwo i tego może taki pobożny człowiek nie zauważać, że to może być ukryta, zakamuflowana pycha. A pycha kroczy przed upadkiem. Pycha przyczynia się do innych grzechów. Takim innym grzechem jest grzech pogardy, brak miłości, odrzucenia. I dzisiaj Pan Jezus chce zwrócić uwagę na nasze serce. Bo może być modlitwa wypowiadana tylko ustami, a może być modlitwa serca. Może być modlitwa serca skruszonego, jak ten celnik bił się w piersi i mówił tak jak, podobnie jak król Dawid po grzechu z Batrzebą w psalmie 51. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
Czyli miej litość nade mną, grzesznikiem. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Uznaję moją nieprawość i grzech mój jest zawsze przede mną. Święty Antoni, pustelnik, zachęcał, żeby rozpoczynać modlitwę od przychodzenia z poczuciem grzeszności, pamiętając o swoich błędach i grzechach, które w swoim życiu popełniliśmy, stawać też świadomością, że jeżeli Bóg mnie nie wyrwie z paszczy lwa, tak jak święty Paweł o tym pisał, to mogę popełnić jeszcze większe grzechy niż te, które do tej pory popełniłem. Święty Paweł mówi o takiej pewności, że jeżeli się Bogu zawierzę, to Bóg mnie uchroni od wszelkiego złego czynu i ocali mnie. Pisze tak, wybawi mnie Pan od wszelkiego złego czynu i ocali mnie, przyjmując do swojego Królestwa Niebieskiego. I dopiero potem, uznając tą swoją słabość, mogę uwielbiać Boga. Jemu chwała na wieki wieków, tak pisał święty Paweł w liście do Tymoteusza. Przechodząc do Chrystusa, warto sobie tak uświadomić, że przychodzę Mu oddać cześć, uniżyć się przed Nim. Człowiek naprawdę wielki jest wtedy, kiedy jest uniżony przed Bogiem. Człowiek, który potrafi się upokorzyć. I Pan Bóg pysznym się sprzeciwia, natomiast pokornym łaskę daje. I łaskę otrzymał ten właśnie nie faryzeusz, który jakby zasługiwał na tę łaskę, ale jest napisane, że w pewnym momencie już nie modli się do Boga. On w zasadzie modlił się do siebie samego. Modlił się do swojego ja. To on sam siebie ubóstwił. Może myślał sobie, że sam się zbawi. Jemu się zbawienie należy. I dzisiaj przychodzi taki czas, że wielu może być kuszonych do takiej religii oszukańczej. Na czym polega ta religia oszukańcza? Że człowieka oszukuje, że będzie zbawiony, a zbawiony nie będzie. Ta religia oszukańcza to stawianie człowieka w centrum. I w zasadzie mówienie, że to Bóg, jeżeli jest miłosierny, to niezależnie, czy człowiek tak czy inaczej postępuje, ważne jest, że jest dobrym człowiekiem, musi być zbawiony. A w zasadzie nie ma złych ludzi. A w ogóle co to jest grzech? I taka religia oszukańcza nie prowadzi ludzi do pokuty, do nawrócenia, tylko do tego, żeby usprawiedliwić dotychczasowe swoje życie. Faryzeusz, który przyszedł do świątyni, nie podejmuje żadnych postanowień przemiany swojego życia. Stwierdza, że dobrze jest jak jest. Warto, żeby było tak jak było. Natomiast celnik, bijący się w piersi, żałujący za swoje grzechy, będzie miał motywację do tego, żeby do tych grzechów nie wracać. To jest modlitwa, która przynosi owoce nawrócenia i usprawiedliwienia. Kiedy idziemy do spowiedzi, warto tak się modlić. Boże, miej litość nade mną grzesznikiem. I wyznać wszystkie swoje grzechy i prosić Boga o przebaczenie i moc do tego, żeby mieć siłę odciąć się od wszystkich grzechów, żeby walczyć z pokusami. Natomiast później można rzeczywiście dziękować, wielbić Boga, ale początek zawsze powinien być ten przygotowujący nasze serce przez skruszenie Go. Cóż z tego, że zaczynamy dziękować Bogu, skoro serce mamy nieskruszone. Wtedy nie tyle dziękujemy Bogu, że nam okazał miłosierdzie, co raczej to, że mogliśmy się Bogu spodobać. Prośmy dzisiaj w tej mszy świętej o taką moc Ducha Świętego, która pokaże nam, co jeszcze jest do przemiany, abyśmy umieli się modlić tak, jak tego Duch Święty chce. Bo Duch Święty modli się w nas zgodnie z wolą Boga. Prośmy o to, abyśmy też Maryję zapraszali do naszej modlitwy. Ona jest dla nas wzorem prawdziwej modlitwy pokornej. Kiedy uwielbia Boga, to nie uwielbia tak jak faryzeusz, że jest taka doskonała, tylko dlatego, że została wybrana.
Pokora to jest prawda, to jest świadomość tego, że się jest obdarowanym, ale nie przypisuje się sobie tego obdarowania, tylko Bogu. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim, tak wołała Maryja, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Odtąd błogosławioną mnie nazywać będą wszystkie pokolenia. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Stańmy przed Bogiem jak pokorni grzesznicy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego.